Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, dziś taki krótki e, film, w którym wytłumaczę Wam, jak wysyłać ataki na dokładnie tą samą sekundę. Będzie to przydatne zarówno przy atakach PvP, jak i na przykład atakowaniu stolic na horyzoncie fejkami. Na wstępie dziękuję serdecznie wspierającym na pragach VIP oraz wyżej, czyli Bartek Smoki, i Paragraf PL, Adrian 215V i Lord Piotr 08. Dobrze. Przejdźmy do filmu. No i teraz, nie jest to skomplikowana sprawa, a na pewno ułatwi wam grę. Jeżeli o tym nie wiedzieliście, to myślę, że prędzej czy później się przyda. Tak jak mówiłem, albo na horyzoncie, albo na atakach PvP. Ja wam to zaprezentuję po prostu na baronie, ale działa to w dokładnie ten sam sposób na wszystkich celach. Więc, może na początek, wyjaśnimy sobie, czego oczekujemy. Oczywiście, tego, aby ataki, które wysyłamy wchodziły o identycznej sekundzie lub na przykład o no, no, nie wiem, sekundę czy dwie później, tak? bo to jednak w sekundę już niektórzy potrafią przestawić ustawienie obronne, jest to trudne, ale się da, no a jeżeli jest 0 sekund, jak widać teraz się coś rozstroiło, to też widać, że zegar gry jest nieidealny, ale jak widać to leci mniej więcej albo 0, albo 1, zależnie jak zegar gry to obliczył. Pomiędzy 0 a 1 sekundą różnicy, tak więc no pokażę Wam jak to zrobić. Wymaga to trochę wprawy i umiejętności, ale jest do opanowania. Ok, tak więc, oczywiście, atakujemy sobie nasz cel i możemy to zrobić nie częściej niż co minutę, jeżeli chcemy coś takiego zrobić. E, musimy też, znaczy, dowódcy mogą mieć różną prędkość przemieszczania, ale może to utrudnić, jeżeli jest y, duża różnica. Może to nam wydłużyć ten proces. Ale, ok, ustawiamy sobie atak, to jest Baron, więc załóżmy, może ustawić jakiś prosty atak, ale równie dobrze może, możecie to robić z atakami PvP. Wybieramy sobie atak, i teraz kluczową sprawą jest to, aby poczekać, aż minuta na tym zegarze, w tym miejscu, zmieni się. W momencie, gdy ta minuta się zmieni, to będzie trzeba wejść w spowolnienie ataku, wybrać godzinę i wysłać ten atak. Eee, tak więc trzeba to zrobić od razu, jak zmieni się tutaj cyferka minuty, i trzeba to zrobić w takim, w tak samo krótkim czasie to spowolnienie, jak w każdym kolejnym ataku, bo inaczej rozstroi nam się ten atak jakby. Nie da się tego wyczekać i tylko kliknąć jeden przycisk, ponieważ to wtedy się rozstraja. Tak więc musimy po prostu poczekać, aż ta cyfra się zmieni. ok zmieniła się wybieram sobie na przykład plus 3 i wysyłamy, ok I wybraliśmy sobie na plus 40, tak? Tak więc ja on też może otworzę jeszcze raz w spowolnionym tempie na, na materiale. ok zmieniła się. I wybieram sobie na przykład Plus 3 i wysyłamy. I teraz robimy sobie drugi atak, który chcemy wysłać na dokładnie tą samą minutę, tak więc ja widzimy, jest już tutaj 37. No to musimy poczekać, aż zmieni się na 38. OK, zmieniło się. Wybieramy plus 2 i wysyłamy. No i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. 14,09, 14,09. Z tego co widzę, to jest idealnie. Jeszcze to jest na drugiej stronie, tak więc ciężko określić, ale 0. 3, 2, 1, 0. Jest idealnie. Tak więc, jak widzicie, już w tym mam wprawę. No i wy też możecie nabrać w ten sposób. I Tak naprawdę to jest tyle. E, tak więc polecam wam poćwiczyć. Jeżeli będziecie chcieli to zastosować w atakach PvP, no to po prostu możecie jeden atak na minutę w ten sposób wysłać. Ewentualnie możecie sobie ustawić dowódców tak, że najpierw jest wolniejszy dowódca, potem szybszy dowódca. Jak wyślecie atak bardzo szybko i wejdziecie w atak jego ustawicie, to może się Wam uda wysłać dwa w minutę, ale tego nie gwarantuję. No na pewno na horyzoncie, gdzie wysłamy dowódcami vip się tego nie da zrobić dwa razy na minutę. Tak więc mam nadzieję, że wam się to przyda. Dodatkowo, jeżeli będziecie atakować stolice na horyzoncie tą metodą, to wasze ataki w większości, jeżeli dobrze to ustawicie, to wejdą około 1, 2 może 3 sekundy po racecie i dzięki temu wejdziecie przed tak naprawdę większością graczy lecącą na te stolice. No i przełoży się to tak naprawdę na większą ilość zdobytych punktów na horyzoncie. Tak więc myślę, że warto też tam rozważyć zastosowanie tej strategii. Czasem jest tak, że wchodzicie jako pierwsi i było troszkę defa i przegracie, tak więc coś za coś. Ale suma summarum, jak ja to próbowałem, to wyszło mi to na plus. Tak więc też polecam poeksperymentować na horyzoncie. Dziękuję jeszcze raz wspierającym VIP oraz wyżej, czyli Bartek, Kelaks Lesko, Smoki w paragraf.pl, ADN215, Fabryk i Lord Piotr08. Zachęcam Was pozostałych również do wspierania. Dziękuję wszystkim wspierającym oraz dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli film uważacie jako przydatny, to możecie zostawić łapkę w górę. Będzie dla mnie sygnał, że rzeczywiście film Wam pomógł. No, Jeżeli nie albo popełniłem jakiś błąd, możecie go napisać oczywiście w komentarzu, ocenić łapką w dół, jeżeli się za nieprzydatny lub jakiś wprowadzający w błąd. Oczywiście to jest Wasza opinia i do tego służą tak, na, tak naprawdę te łapki pod filmami. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie z układów, zamków już jutro. Do kolejnego. Na razie. Biora. pa. pa.